Po konferencji Państwowej Komisji Wyborczej znamy już ostateczne i potwierdzone wyniki wyborów parlamentarnych. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mogą liczyć na 248 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość na 194 mandaty, a Konfederacja na 18 mandatów. W Senacie 66 mandatów trafia do Paktu Senackiego, a 34 mandaty do Prawa i Sprawiedliwości. O tym wszystkim porozmawiamy z Kacprem Płażyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, a także posłem elektem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Pan ma sporo powodów do radości ze względu na pana indywidualny wynik. 100 445 głosów, czyli najlepszy wynik indywidualny w okręgu gdańskim. No ale jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość jako całość, to tych powodów do radości jest mniej. Czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w Prawie i Sprawiedliwości w związku z tym wynikiem? No, oczywiście nie. Jarosław Kaczyński to jest główne spoiwo naszej formacji politycznej. To jest mentor i twórca Prawa i Sprawiedliwości razem ze swoim bratem Lechem Kaczyńskim. No i to jest przywódca, który niósł nas do zwycięstwa już wielokrotnie w przeróżnych wyborach. Też był cierpliwy wtedy, kiedy tych wyborów nie udawało się wygrywać, począwszy od Porozumienia Centrum, jego początków tworzenia różnych bytów politycznych w Polsce. No a przede wszystkim ten wynik 7,6 miliona głosów Polaków, no to trudno to traktować jako porażka w sensie liczb. Bo owszem, straciliśmy władzę i to jest porażka strategiczna, można powiedzieć, ale biorąc pod uwagę, że mieliśmy największą pandemię w XX, XXI wieku, największą wojnę po II wojnie światowej i wszystkie konsekwencje z tym związane, to jednak ten wynik myślę, że broni tego, że to było bardzo dobrych 8 lat dla rządów, dla Polski. Polski, która jest teraz dużo bezpieczniejsza niż była za rządów PO-PSL. Ludzie żyją lepiej, godniej, dzieci nie głodują. No po prostu życie jest łatwiejsze w Polsce i myślę, że to był trochę nasz błąd, że nie zauważyliśmy, jak Polska przez te 8 lat się zmieniła w kontekście pewnego słownika, retoryki politycznej, szczególnie w dużych miastach, którzy mają już inne aspiracje. Co ma pan konkretnie na myśli, mówiąc, że to był nasz błąd, nie zauważyliśmy, jak Polska się zmieniła? To znaczy, nie chcę też oceniać jakoś jednoznacznie tej ogólnopolskiej kampanii, bo nie byłem w sztabie, więc nie wiem dokładnie, jak to wyglądało. Poza tym raczej to jest praca oparta na konkretnych danych, badaniach. Nie, panie pośle, ale ja pytałem, zatrzymajmy się proszę bardzo, bo powiedział pan, popełniliśmy błąd, nie zauważyliśmy, jak Polska się zmienia. Ja zastanawiam się, co pan konkretnie chciał nam powiedzieć, co pan ma na myśli. Ja mam na myśli to, że przez te 8 lat dzięki naszym rządom Polacy bardzo się wzbogacili, szczególnie w większych ośrodkach miejskich i żeby dotrzeć do wyborców w dużych miastach, trzeba mieć dla nich zbudowany oddzielny, można powiedzieć, przekaz polityczny, a tego być może w tej kampanii zabrakło, w związku z czym no, w dużych miastach te nasze wyniki są gorsze niż 4 lata. To kto ponosi za to odpowiedzialność według pana? No bo wy w kampanii mówiliście prawie wyłącznie o Donaldzie Tusku. Nazwisko było odmieniane przez wszystkie przypadki. Było straszenie codziennie coraz więcej. Więc kto popełnił błąd, jeśli chodzi o tę strategię? I kto powinien ponieść odpowiedzialność, skoro nie Jarosław Kaczyński? Ale tak jak mówię, panie redaktorze, ja dalej uważam, że ten wynik to jest mimo wszystko sukces i nie wiem, czy ktoś inny poprowadziłby naszą kampanię do lepszego wyniku niż prezes Kaczyński, dzisiejszy czy wczorajszy sztab. To jest takie wróżenie z fusów. Na pewno ten wynik jest w kontekście całej historii geopolitycznej, tego jak się dzisiaj Europa, w jakim miejscu jest. To jest wynik po prostu bardzo dobry, bo jak patrzymy na notowania innych rządów, które przechodziły te trudne ostatnie lata, to tam raczej po prostu jest sytuacja. Panie pośle, ale doskonale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość walczyło o trzecią kadencję. To był ten cel strategiczny, którego nie uda się, jak wszystko na to wskazuje, osiągnąć. Więc pytam, skoro nie Jarosław Kaczyński, który jest liderem waszego obozu, to kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, że nie udało się spełnić tego celu, a tym celem no, było utrzymanie władzy przez trzecią kadencję? Panie redaktorze, tak jak mówię, jeżeli chodzi o kwestię wyciągania jakichś wniosków z kampanii, to na pewno to się na tym poziomie teraz ogólnopolskim dzieje. Ja w sztabie nie jestem i
Zawsze można coś zrobić lepiej, gorzej. Na pewno w tym zakresie na Nowogrodzkiej w tej sprawie w tej chwili ustalenia trwają. Ja ze swojej strony odpowiadałem za w jakiejś części jako lider listy w okręgu 25. I tutaj mam swoje wnioski, mam swoje postulaty. Nawet jakie? Ja jestem lojalnym zmiana członkiem szefa okręgu. I będę się z nimi dzielił przede wszystkim z partią w pierwszej kolejności, ewentualnie później, być może już po wprowadzonych zmianach. Mam nadzieję, że koledzy z partii będą moich wniosków słuchać. Wtedy te zmiany po prostu będzie widać. Czyli jak dobrze czytam pana wypowiedź, to ma pan ambicje, żeby zostać szefem okręgu zamiast Marcina Horały. A nie, to są dwa różne okręgi, panie redaktorze, nawet no to więcej. Proszę mi wybaczyć okręgu, pomyłkę, ma pan rację, tak. To w takim razie, jaki ma pan ten postulat? No tak jak mówię, no ja mam swoje wnioski z kampanii. To nie jest już moja pierwsza kampania i wydaje mi się, że te same wnioski, które miałem po poprzedniej kampanii, teraz mam je podobne również, ale pozwoli pan, panie redaktorze, że o nich będę rozmawiał z szefostwem Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, mam nadzieję, że tutaj to w takim będzie razie, ucho, które będzie chciało ich posłuchać. To w takim razie dopytam, bo dzisiaj w Wirtualnej Polsce piszemy o możliwości zakończenia projektu Zjednoczonej Prawicy, a to za sprawą ludzi Zbigniewa Ziobry, którzy no, są mniej aktywni publicznie, ale siedzą i za zamkniętymi drzwiami rozmawiają i rozważają utworzenie własnego klubu w nowej kadencji Sejmu. Zdobyli 18 mandatów, utrzymali stan posiadania z tej trwającej, kończącej się kadencji. I co pan na to? Ja na to, panie redaktorze, że chyba nie jestem najlepszym gościem do tego. Ja lubię moich kolegów z Solidarnej Polski. Dobrze mi się z nimi współpracuje przede wszystkim przy kwestiach walki z przestępczością, bo w Gdańsku jej było niemało. Spółdzielnia Ujeścisko, spółdzielnia Morena. Ogromne spółdzielnie, gdzie dzisiaj ich prezesi mają zarzuty albo siedzą w areszcie, również na skutek moich interwencji poselskich. Więc ja swoją współpracę z Solidarną Polską, chociażby w tym zakresie, tego, w jaki sposób zarządzała organami ścigania na poziomie Gdańska, oceniam dobrze, bo rzeczywiście po prostu ludzie, którzy powinni siedzieć w więzieniu, dzisiaj siedzą w więzieniu na moim podwórku. Natomiast co do takich kwestii gdybania, co będzie, czy ktoś od nas odejdzie, no ja nie mam żadnych takich sygnałów, więc traktuję to bardziej, panie redaktorze, jako pewną z pana strony sugestię dziennikarską. A nie, to proszę zapytać posłów Suwerennej Polski. Myślę, że to potwierdzą, ja mam choć oczywiście. Z kolegami z Suwerennej Polski nie sugerowali mi, że planują odejść, ale to jest ich sprawa. Później na pewno, jeżeli na taki krok by się zdecydowali, trudniej byłoby tworzyć z nimi wspólnie koalicję. No, to jest to byłaby samodzielny zdrada? Rzeczywiście byt, ale startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. To byłaby Więc zdrada? Nie sądzę, żeby tak się stało. Nie traktuję takich. Polityka to jest, czy partie polityczne to są narzędzia do tego, żeby zdobyć władzę, panie rektorze, żeby za pomocą tej władzy zmieniać rzeczywistość na lepsze. Jeżeli koledzy z Solidarnej Polski uważają, że to byłby dla nich lepszy kierunek, no to jest ich ryzyko, które chcieliby podjąć. To my nie ukrywamy, że jesteśmy różnymi bytami, różnymi partiami politycznymi, więc w takich kategoriach na pewno bym tego nie traktował. Ale na pewno, panie redaktorze, jako partie, które prawdopodobnie na 99% będą w opozycji w tym nowym Sejmie, to naszym czy moim zadaniem raczej nie jest myśleć o tym, czy Solidarna Polska z nami zostanie w klubie, czy nie, tylko raczej pilnować tego, żeby do Polski nie przyjechała fala nielegalnej imigracji, żeby Tusk się w tym zakresie nie dogadał jednak z Berlinem, żeby zbrojenia były kontynuowane, żeby ludzie odpowiedzialni za reset nie mogli tutaj swoich brudnych paluchów dalej maczać, żeby programy społeczne były dalej kontynuowane. To będzie zadanie w opozycji, jeśli jak wszystko na to wskaże, jak wszystko na to wskazuje, przejdziecie do opozycji, ale jak rozumiem, w takim razie, skoro pan na 99% jest pogodzony z przejściem do opozycji, to co, prezydent powinien od razu wskazać misję utworzenia rządu kandydatowi opozycji? To jest co najmniej, panie redaktorze, byłoby aroganckie, gdybym mówił prezydentowi, jak ma swoich. No ale ja pytam o pana zdanie, nie o to, co nikt tutaj, to prezydent podejmie decyzję. Pytam, co pan uważa na ten temat? Moim zdaniem od uchwalenia konstytucji, która w Polsce obowiązuje od 97 roku, wytworzył się zwyczaj polityczny, który nie jest prawem, ale jest pewnym zwyczajem, dobrym obyczajem,
że za każdym razem po wyborach misję tworzenia za pierwszym razem rządu otrzymywała partia z największą ilością mandatów. I myślę, że prezydent jako konserwatysta, myślę, że będzie się tego trzymał, a jeżeli nie, no to bez żalu do pana prezydenta. W 2005 roku też nikt prawie nie zakładał, że może być koalicja inna niż PO-PiS, a udało się Prawu i Sprawiedliwości stworzyć taką koalicję z LPR-em i Samoobroną. Wtedy też pewnie mówiłbym, że jest 1% szans na to. Być może teraz będzie podobnie. No, myślę, że teraz może być trudniej, bo wszystkie partie twardo mówią, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej, no ale... No tak, panie redaktorze, ale pamiętajmy, ile partii tworzy te cztery listy, które dzisiaj będą mieć większość za chwilę. No ale to do kogo chcecie się uśmiechać? Do PSL-u? PSL mówi wam nie. Do trzeciej drogi, drugiego członu, czyli do Polski 2050 też mówią wam nie. Konfederacja nie wystarczy. No to chyba posłów Platformy nie przekonacie. Lewicy też nie. No panie redaktorze, na tę chwilę ja rzeczywiście nie widzę takiego scenariusza. No właśnie, no więc... Polityka jest pełna niespodzianek, ambicji ludzi, animozji wśród nich, niechęci czasami. No przy tak szerokim tworze, mozaice partii od lewa do prawa, ludzi o skrajnie innych poglądach. Ale przyzna pan, że Prawo i Sprawiedliwość połączyło ludzi o skrajnie różnych poglądach, którzy chcieli odsunąć wasz rząd od władzy. No w tym zakresie można powiedzieć, że i tak i nie, panie redaktorze, bo nie było wspólnej listy opozycyjnej. To nie jest wynik jakaś jedna partia, opozycja, która wygrała wybory, tylko się państwo podzielili na kilka komitetów wyborczych, więc nie jest tak, jak pan mówi. I to są ludzie o różnych poglądach, którzy mają różne perspektywy przed sobą, którzy też na pewno część z nich obawia się współpracy z Donaldem Tuskiem. Już nie będę mówił tutaj o kolegach z partii Razem. Myślę, że rząd powstanie, czyli Tuska, ale myślę, że rząd posłów będzie partii Razem chcecie kusić? Stawiony... Słucham? Czyli posłów partii Razem teraz zapraszacie do ewentualnych rozmów? To nie wystarczy, ale pytanie, czy takie zaproszenie jest? Ja nie uczestniczę w żadnych rozmowach, natomiast uważam, że możemy rozmawiać ze środowiskami konserwatywnymi i narodowo-lewicowymi też jak najbardziej, tej części, która jest bardziej nastawiona na kwestie socjalne niż kwestie związane z dzisiaj modnymi trendami zachodnioeuropejskimi w stylu, nie wiem, kwestii genderowych, płci kulturowych i tak dalej. To z takimi oczywiście, że jak najbardziej tak, trzeba rozmawiać. Panie pośle, to wróćmy jeszcze do prezydenta. Słucham? Przepraszam, bo mamy opóźnienie, dlatego... Chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze na chwilę do prezydenta, bo o prezydenta pytałem. Na stronie prezydent.pl czytamy, w myśl artykułu 154 Konstytucji prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Wskazana przez większość parlamentarną. No, większość parlamentarną w przyszłej kadencji, jeśli spojrzymy na ten podział mandatów, mają partie opozycyjne, więc może lepiej, żeby Andrzej Duda od razu spotkał się z przedstawicielami partii opozycyjnych i to im powierzył misję stworzenia nowego rządu. Panie rektorze, może lepiej, może nie lepiej. To jest decyzja prezydenta Dudy i szczerze mówiąc, dla perspektywy najbliższych kilku lat rządów, nowego prawdopodobnie rządu, to chyba nie ma większego znaczenia. Nie wiem, czy telewidzowie zdają sobie sprawę, jaka jest procedura konstytucyjna. Jeżeli za pierwszym razem ten kandydat wybrany przez prezydenta nie stworzy rządu, który się obroni przed większością parlamentarną, wtedy to sam parlament wysnuwa takiego kandydata większością głosów i musi zdobyć tę większość dla niego. No to nie jest tak, że jeżeli teraz prezydent wybierze kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, chociażby premiera Morawieckiego z tą misją, to że jeżeli to się nie uda, to nagle będzie zamach na demokrację. Oczywiście no są trzy kroki. To jest kolejny mit, panie redaktorze, który był przez różne media, tak myślę, że pogłębiany w świadomości Polaków, że dzisiaj nie ma w Polsce jakiejś demokracji. Myślę, że wynik tych wyborów i frekwencja pokazują, że demokracja z zarządów Prawa i Sprawiedliwości jest w rozkwicie w Polsce. Naprawdę pan tak uważa, biorąc pod uwagę wpływ na sądy, upolitycznienie niemal wszystkich instytucji państwowych, raporty międzynarodowych organizacji, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Uważa pan, że demokracja za rządów PiS-u była i jest w rozkwicie? No a co jest pana zdaniem największym wyznacznikiem demokracji? Pana Moim pytam. Zdaniem to jest właśnie frekwencja. No ja panu odpowiadam, że to jest przede wszystkim frekwencja
wyborcza i to, czy wybory są rzeczywiście uczciwie przeprowadzone. No to chyba w tym sensie sprzeciw wobec PiS-u rzeczywiście doprowadził do tej rekordowej frekwencji. No widzi pan i większość mediów w tym zakresie również zdecydowanie krytykowała Prawo i Sprawiedliwość i miała do tego prawo i Polska rzeczywiście jest najbardziej chyba pluralistycznym medialnie, co ma duże znaczenie dla demokracji, krajem w Unii Europejskiej. Nie wiem, na ile pan interesuje się tym, jak wygląda rynek medialny na przykład w Niemczech, ale w Niemczech tam nie ma takiej sytuacji, żeby tak ostro krytykowano władzę przez główne ośrodki prywatne i ale publiczne. Chyba nie mówi pan o TVP, bo akurat to chyba jest jeden z największych grzechów Prawa i Sprawiedliwości, że telewizja rządowa no, stworzyła propagandę tak nachalną, która próbowała przekonywać chociażby, że 60 tysięcy osób było na marszu w Warszawie, kiedy no, było więcej. Być może nie było tam miliona, ale 60 tysięcy, no to nawet w Prawie i Sprawiedliwości niektórzy posłowie z tego się śmiali. Nie ma pan sobie za złe, że doprowadziliście TVP do takiego stanu? Ja sobie za złe nie mam. Nie wiem, o jakim stanie pan, panie redaktorze, a to nie mówi. Ogląda pan TVP? No ja raczej nie mam czasu na oglądanie telewizji. Mam małe dzieciaki i politykę. To szkoda, więc, bo przez 8 lat za waszych rządów telewizja publiczna zamieniła się w telewizję rządową, w tubę propagandową. Więc w której nie było, nie wiem czy pan wie, żadnej transmisji lidera żadnej partii opozycyjnej na żywo w trakcie kampanii. W kampanii prezydenckiej nie był pokazywany drugi z kandydatów w drugiej turze. To jest taka dość znacząca rzecz, która być może rzeczywiście panu umknęła, jeśli pan nie oglądał TVP. Nie, ja zgadzam się, że telewizja publiczna w zdecydowanie większej mierze prezentowała punkt widzenia rządzących w Polsce. Natomiast też trudno mi się temu dziwić w kontekście tego, że zdecydowana większość mediów prywatnych, zdecydowana większość łącznie z Wirtualną Polską, jednak prezentowała ten punkt widzenia. Cieszę się, panie pośle, że pan tak wprost to przyznaje, no bo telewizja publiczna stała się rzeczywiście telewizją rządową. Pewnie takie były tendencje, że skoro pewne informacje, fakty publiczne nie przebijały się w prywatnych mediach, to przebijały się bardziej w mediach publicznych dla nie, panie dla pośle, fakty to przebijały się wszędzie, bo fakty są faktami. To są rzeczy, z którymi się nie dyskutuje. W TVP była propaganda i to naprawdę nachalna, która raziła nawet niektórych posłów PiS-u. Myślę, że gdyby pan mógł to przyznać, to mam nadzieję, że i pan by szczerze przyznał, że i pana niektóre rzeczy raziły, bo one były wręcz obrażające inteligencję widzów. No oczywiście niektóre rzeczy czasami wiadomości oglądałem, czasami mnie raziły, tak samo jak rażą mnie fakty TVN, no i tak samo jak rażą mnie niektóre tytuły, które oglądam na Wirtualnej Polsce, zupełnie tabloidowe, bez sensu dla po prostu ogłupiania ludzi, ale panie rektorze, muszę zaprotestować, nie jestem no my na szczęście zapraszamy każdą ze stron i możemy rozmawiać. Rynku medialnego nie jestem specem, panie rektorze, no to jest moja generalna opinia. Czyli, o tym, że no dobrze, świat, ale to ja chciałem zapytać, jest, czy pan nie jest najbardziej najuczciwszym światem w Polsce i po prostu trochę tak jest, że dzisiaj mediów w Polsce pewnie jest niewielu dziennikarzy, którzy są rzeczywiście niezależni i z ręką na sercu mogą powiedzieć, że tak samo patrzą każdemu na ręce. No, no trochę tak jest, tak uważam. Ja szczęśliwie mogę tak powiedzieć i my w Wirtualnej Polsce zapraszaliśmy wszystkich. To Prawo i Sprawiedliwość w kampanii bojkotowało różne debaty. Cieszę się, że po kampanii to się zmieniło. No, cieszę się, że pan jest, że jest pan gościem i że przyjął pan zaproszenie i że o tym możemy rozmawiać. Panie pośle, chciałbym jeszcze zapytać o to, czy zastanawia się pan nad tym, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości, mogą skończyć z zarzutami? Czy jest o to obawa wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości? I myślę nie o zarzutach medialnych, tylko o wnioskach formułowanych choćby przez Najwyższą Izbę Kontroli. Mam na myśli Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, szefa MSWiA, Mariusza Kamińskiego, chociażby za organizację wyborów kopertowych. Był też ostatnio wniosek w sprawie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która blokuje uzupełnienie kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Czy pan się obawia, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą skończyć z zarzutami? Panie rektorze, no, ja nie obawiam się o siebie, a za innych nie odpowiadam. Natomiast takie insynuacje dziennikarskie, a że ktoś zaraz dostanie zarzuty. Nie, absolutnie. Ja pytam, są wnioski Najwyższej Izby Kontroli. Stworzenie takiej atmosfery właśnie strachu,
jakoby w naszych szeregach byli ludzie na bardzo wysokich stanowiskach, którzy powinni, nie wiem, obawiać się, bać się o to, czy wylądują w więzieniu. No moim zdaniem nie ma ku temu żadnych argumentów, powodów i to jest tworzenie atmosfery, która ma jeszcze bardziej po wyborach, myślę, obrzydzić może i Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast nie, panie jest to profesor, zasadne. To jest pytanie o wnioski Najwyższej Izby Kontroli. Podałem konkretne przykłady. Jeżeli będą jakieś argumenty, to usłyszymy je, panie redaktorze, myślę, że ze strony prokuratury, a następnie pewnie będą się wypowiadać sądy. To, co mnie dzisiaj budzi pewną irytację, co taką trochę komiczną sytuację też tworzy, to, że w tymczasowym areszcie pan, nie wiem, czy mogę mówić jego nazwisko, ale były minister rządu PO-PSL i były skarbnik, czy obecny jeszcze skarbnik, nie wiem, warszawskiego ratusza, prominentny polityk Platformy, jego nazwisko kończy się na K, ma objąć mandat teoretycznie z aresztu eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że tam była zgoda, myślę, że możemy powiedzieć, mowa o Włodzimierzu Karpińskim. No i właśnie bardziej w tym kontekście myślę, że polityka jakieś dziwne kierunki przyjmuje, gdzie podobnie zresztą jak inni eurodeputowani, chociażby zamieszani w tą Qatargate, siedzą po prostu w łamach Parlamentu Europejskiego i głosują nad polską na przykład praworządnością, mimo że dopiero co wyszli z aresztu i prawdopodobnie brali miliony złotych łapówek. No podobnie pan Karpiński może trafić do Europarlamentu z aresztu i myślę, że to jest komizm dzisiejszej po części liberalnej demokracji, gdzie przestępcy czy ludzie bardzo możliwe, że już niedługo skazani wyrokami z poważnymi zarzutami, które uznają sądy, bo to sądy uznają, czy ktoś powinien być w areszcie, czy nie, mogą takie stanowiska zajmować. Kończy nam się czas, a jeszcze pana jako prawnika chciałem zapytać o to, bo o ważności wyborów będzie jeszcze decydowała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Czy pan jako prawnik, ale też jako poseł Prawa i Sprawiedliwości widzi jakiekolwiek przesłanki do tego, by Sąd Najwyższy mógł podważyć ważność tych wyborów? To po pierwsze i po drugie, czy Prawo i Sprawiedliwość planuje składanie jakichś protestów wyborczych? Ja, kiedy ja głosowałem w swojej komisji, za to mogę odpowiadać. Nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości, ale nie mam dostępu, panie redaktorze, do protestów, które ewentualnie być może były składane w Polsce, więc trudno mi to ocenić. Ale nie słyszałem, żeby gdziekolwiek przewijały się jakieś poważniejsze zarzuty do przebiegu tych wyborów, więc nie wydaje mi się, żeby to było nawet prawdopodobne, wręcz przeciwnie, myślę, że wybory przebiegły spokojnie. No poza tym, tą ogólnopolską akcją musimy mającą kończyć. Zachęcić do wzięcia udziału w referendum, to rzeczywiście było, myślę, że nie do końca zgodne z prawem. Stawiamy tutaj kropkę, panie pośle. Musimy. Tak powinno być. Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość, poseł elekt. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.